dwie minuty. W związku z tym bardzo hasłowo. W każdej grupie osób, które mogą przyczynić się do zmian. Jeżeli chodzi o osoby tutaj obecne, które równie dobrze jak angielscy prawnicy mogą wyłożyć dla adwokatów kwestie mediacji, proponowałabym rozszerzyć czas wykładowców, przerwać sztuc obecnych. Po drugie, jeżeli chodzi o nasze działania, co my możemy zrobić? Dotychczas na przykład sukces w sprawie praw osób niepełnosprawnych czy w koalicji, czy w sprawie obywat odnieśli ci, którzy potrafili zjednoczyć wszystkie organizacje, tworząc taką merytoryczną koalicję na rzecz czegoś. Wobec tego, jeżeli byście Państwo rozważyli koalicję na rzecz mediacji z wielu podmiotów, myślę, że to by nam pomogło, bo wtedy taka koalicja mogłaby wybrać władzę i władza publiczna nie mogłaby się tłumaczyć, że rozmawia z wieloma organizacjami. Punkt drugi. Ja publicznie i bardzo uroczyście zwracam się do pana ministra Gowina i bardzo proszę pana ministra o przekazanie. Dla mnie to będzie kryterium dobrej woli i sprawności resortu. Bo to jest, mamy trzy wstydliwe zapóźnienia. I to jest jedno z tych trzech najgorszych. Co może zrobić resort? Na przykład zmienić rozporządzenie. Mamy rozporządzenie dotyczące kryteriów zostania mediatorem w sprawach nieletnich. Proszę je porównać z rozporządzeniem dotyczącym spraw karnych. Tutaj obecna pani doktor Kolendowska może rozwinąć temat zawsze. To jest zupełne dwa światy. To rozporządzenie może pan zmienić. Tam na przykład jest konieczność przejścia szkolenia. Tam są inne cechy, które mogą wpłynąć na to, że się zostaje mediatorem. Możecie państwo z budżetu przeznaczonego na promocję zrobić promocję nowoczesną według tych zasad. Ja się podejmuję zwrócić do organizacji pozarządowych w sprawie zrobienia kampanii społecznej. Jako miejsce na szkolenia w porozumieniu z justycją mój urząd jest otwarty, chętnie to robię, wyszła z, dobrze się to sprawiło w przypadku koalicji przeciwko krzywdy ludzi. Jeżeli chodzi o uczelnie jeszcze, skieruję list do wszystkich rektorów i dziekanów, ale również odbędę rozmowy z ministrem szkolnictwa wyższego, nauki szkolnictwa wyższego w sprawie tego, aby mediacja stała się jednym z podstawowych, obowiązkowych przedmiotów na studiach prawniczych. Mediacja i umowa. Z drugiej strony oznacza to, że państwo kryteria awansu sędziów i ich oceny powinno znaleźć się kryterium, do ilu mediacji ten sędzia doprowadzi. To powinno być kryterium awansowe, jeżeli to nie jest brane pod uwagę. To o czym my mówimy? Proszę Państwa, nie jesteśmy jakimś gorszym narodem, gorszym społeczeństwem. Jeżeli jest możliwy wyższy poziom mediacji we Wrocławiu, w Białymstoku, już tu się skłania bardzo przed Dolnośląskim Ośrodkiem na rzecz mediacji, to znaczy, że w innych miastach jest też możliwy. To znaczy, że również w kryteriach awansowych i oceny sprawności kierownictwa sądu, to też powinno być brane pod uwagę. Są bardzo punktowe, konkretne, nieduże w gruncie rzeczy zmiany legislacyjne. I zwracam się do resortu, żeby wynajęło jakieś cieplejsze powierzchnie, zaprosiło Państwa, postawiło herbatę kawę, zamknęło drzwi szczelnie i nie wypuściło Was na zdrowie. Póki nie ustalicie Państwo tych punktowych zmian. Środowisko jest zgodne. To jest niesamowity przykład oddolnej innowacji w wymiarze sprawiedliwości. Nie ma tu wielkich różnic. To będą warsztaty, będą rzeczy, mogą być drobne różnice. Zmiany mentalności zgodne. Obie korporacje mają tu ogromną rolę w programie. I chcę bardzo podziękować Panu Mecenasowi Bobrowiczowi, bo jest Pan naszym wielkim sojusznikiem. I Państwo z całym szacunkiem dla adwokatów jesteście dalej bardziej zaawansowani. Widzę większą otwartość.
ta platforma już jest, sam mandat poselski dopiero kończy. Dobrze, że to jest. Mam nadzieję, że pan przewodniczący z Wale do tego przełomu doprowadzi i też się o to usilnie zdecyduje. Martwicie się państwo, że my jako Wydziały Prawa produkujemy za dużo prawników. Proszę bardzo, to powinien być alternatywny zawód prawniczy. To jest szansa dla wielu młodych absolwentów, którzy powinni się w tym wyspecjalizować. Dajmy im tą szansę i pokażmy, że taka jest możliwość. Ostatni kwestia. Macie państwo rację. Bez społeczeństwa, bez mediów, bez wrażliwości są wszystko piękne rzeczy. Ale potrzeba w gruncie rzeczy w mojej ocenie, nie ma już na to czasu. 5-6 zmian na czele ze zwolnieniem z kosztów. Co to jest? Co to jest w ogóle za pomysł? Żeby można było zwolnić z kosztów sądowych, a z czegoś, co jest tańsze, prostsze, lepsze, 10 razy udowodnione, nie można zwolnić z kosztów. Czyli to wymaga... Ja myślę, że ktoś zatania tą wiedzę przed ministrem Rostowskim. Ja się postaram mu to przekazać, ale ja myślę, że wyrzucacie państwo pieniądze publiczne, narażacie istnienie kolejnych małych sądów, które będą likwidowane, zamiast wprowadzić mediację. Polak się zorientuje, że może być zwolniony z kosztów. Jak porządnie wynagrodzimy mediatorów, nie jakoś gigantycznie, to również zmniejszy się nacisk na korporacje, bo duża grupa prawników może przestanie być do krajowej szkoły. Ja się bardzo ucieszę, że jest tą takie osoby. No ale co, a nie może pan zaprosić? Ja nie rozumiem. I co, rok nie doprowadzi pan do takiego przedmiotu? A czemu tego nie ma w testach? Jak ja bym tak nieudolnie wykonywała swoją funkcję, to parlament miałby pełne prawo mnie natychmiast odwołać. Proszę mi tak, może użyć słowa nieudolność, ale jak ja słyszę, że to co to, ja mam paru emerytowanych, zaprzyjaźnionych ambasadorów, może ja państwu poślę, żeby te prowadzili negocjacje w tej sprawie dyplomatycznej. Czy jest ktoś, jeżeli się okaże, że żeby zdać egzamin, trzeba opanować wiedzę w zakresie mediacji, to błyskawicznie się sytuacja zmieni. Kandydaci na aplikację, czy jest testach na aplikację? Wiedza z zakresu mediacji. Proszę, bo tak pana zaatakowała mnie ładnie, że proszę. Pani rzecznik, pani profesor, ja powiedziałem przed chwileczką, zajęcia w Krajowej Szkole są do bólu praktyczne. Nie ma żadnych testów. Dostaje się akta sądowe, żeby je przeczytać i wykonać polecenie, na przykład napisać wyrok. W związku z tym ten argument mnie nie przekonuje. Powiedziałem również, że są zajęcia, o których się mówimy, o mediacji. Natomiast co do nieudolności, to pan minister może natychmiast wyegzekwować w związku z tym następne kroki. Jedną rzeczywistością prawniczą uniknął pan odpowiedzi. To skupił się pan na słowie tekst. Nie chodziło o formę sprawdzania wiadomości. Moje pytanie dotyczyło tego, czy jest to sprawdzane wiadomości. Państwo robią fantastyczne warsztaty. Pan jest gotowy je wprowadzić, więc jeżeli pozwoliłam sobie użyć tego słowa, którego już nie powtórzę, to mi chodziło tylko o to. No cóż to za filozofia? To na pewno nie jest wina po państwa stronie, bo ja mam tu entuzjastę w nas. Dlatego pozwoliłam sobie, a oczywiście wiem, że forma sprawdzania wiedzy jest tutaj drugorzędna, a praktyczność nie ulega wątpliwości. Czyli proszę państwa, to była tylko taka interwencja uboczna. Chciałabym tylko powiedzieć, że uważam, że jesteśmy na progu zmian, ale jak nie przestaniemy być tacy mili i grzeczni, to niczego nie dokonamy.